Aż Frippi się zdziwił. Frippi to generalnie dobre szoty robi. Pozdro. Frippi to generalnie dobre szoty robi. Robię ten kwit, potem pik pik kartą. Wbita na street, siema siemanko. Gadam się z fanką, chcemy na pewno. Ona to brylant, ja raczej się perło. Tak, ja ogólnie mam dość ważne pytanie, ponieważ chciałbym w zakładach bukmacherskich obstawić jedną walkę, mianowicie walkę dwóch potężnych streamerów. Nie wiem, czy pan wie, kim jest streamer. Kompletnie się na tym nie znam. Dobrze, to jest taka osoba, która prowadzi transmisję na żywo. Jeden z nich jest ogólnie bardzo ciężki. Bardzo ciężki jest, ogólnie bardzo dużo waży. Natomiast ten drugi jest zdecydowanie lżejszy. I teraz tak, ten lżejszy streamer to jest Rafonix, a ten grubszy to jest Tucznik. I chciałbym się po prostu zapytać, na kogo mam stawiać, bo w grę wchodzą dość duże pieniądze, mianowicie chciałbym postawić 2,5 tysiąca złotych na wygraną jednego z nich. No i chciałbym, żeby mi... Dokładnie, a to jest jakaś formuła tak jak MMA? Coś tak, to jest formuła MMA, dokładnie. Ale prawdopodobnie będzie open, bo Tucznik nie da rady zejść do tej wagi. Aha. No dobra, zobaczmy, wie pan, bardzo ciekawe pytanie. Pierwszy raz się z czymś takim styknąłem, ale dobra. Znaczy, nie z MMA oczywiście, ale... Zobaczmy. Ale to nie jest polska liga jakaś tutaj, tak? To jest polska liga, oczywiście, to jest polska liga, tak. I tak jak powiedziałem, no Tucznik ma dość dużo zalet, na przykład jego jedną z zalet jest... masa na pewno. No, jeżeli to bierzemy pod zaletę, to na pewno tak, ale w sumie to... Nie... Masa też często przeszkadza. No. Tak, szczerze powiedziawszy, to nie znalazłem żadnych zalet, ale jakby... No dobra, niech pan po prostu powie, tak. Dobra, zobaczmy, tak. Pewnie, bo mówię, postawię karty i zobaczymy. Sam jestem ciekaw. Już patrzymy. I tak jak widzę tutaj tych dwóch panów, to powiem panu, że tak jak obstawiłem tutaj ja z kolei moje karty, to ja bym sugerował, ponieważ tu jest karta Rydwan, i kartę kapłan, czyli karta większa i mniejsza, i tak naprawdę tutaj ten kapłan wygrywa, czyli ja bym jednak obstawił, że to chodzi o tego tucznika, tylko jednak o tego drugiego zawodnika. Rafonixa. Tak, że to on jednak powinien dać radę. Kurde, no właśnie też tak mi się wydawało, że to on jednak jest tym, który myślę, że wygra. A mógłby mi pan powiedzieć, nie wiem, jakieś szczegóły, coś w stylu, nie wiem, w której rundzie by wygrał, czy na przykład przez co? Wie pan, tutaj to mogę tylko już domniemywać, bo po prostu ciężko by nie było coś tego odczytać, nawet jak sama walka będzie przebiegać, natomiast ja bym stawiał na zwycięstwo tutaj tego mniejszego, ponieważ tutaj mniejszy arkan, że tak powiem, wygrywa. Mniejszy arkan, tak? Tak, w tych kartach, tak. Kumam. No dobrze, w takim razie dziękuję panu bardzo. Obstawię... Ja również dziękuję. No i w takim razie życzę tutaj przyjemnego oglądania. Jasne. No będzie przyjemnie na pewno, będzie naprawdę przyjemnie. No ja liczę na to, że wygra właśnie Rafonix, nie? Liczę na to, że wygra. Ja mówię, z kart tak wynika. Dobrze. Czy jest pan w stanie ewentualnie powiedzieć mi jeszcze jakby, albo może taką subiektywną po prostu opinię, ile by pan postawił na Rafonixa? Tak jakby pan widział teraz te karty i jakby pan przeczuwał po prostu, że to jest ta wygrana, że to jest to zwycięstwo, to ile pan by postawił? Tak z takiej... Z jakiego rzędu kwoty? Biorąc pod uwagę, że jest pan standardowym jakby człowiekiem, który no ma jakąś tam, wiadomo, wypłatę taką normalną, nie? Jasne, średnią krajową. Tak. No załóżmy, że tak, no. Dobra, już patrzę. Też ciekawe. Oj, wie pan, ale to są, tutaj jeżeli chodzi na przykład o te walki MMA, to jest mimo wszystko jednak dość mglisty sport. I tak jak patrzę tutaj, patrząc tutaj powiedzmy 10, tutaj jak mamy arkany, to jest $10, czyli ja myślę, że do 1000 zł więcej bym jednak tutaj się bał, że tak powiem. Rozumiem. Rzucić. Dobrze, no to w takim razie postawię 1000 zł na Rafonixa. A proszę bardzo, i to są te jakoś takie spory wygrane, bo jeżeli na tyle, na ile się orientuję, jeżeli on nie jest jakimś, on jest faworytem tej walki? Tak Rafonix tak, jest faworytem właśnie. No. A no właśnie, czyli za faworyta zawsze to jest tak, o ile się orientuję, to mniej płacą chyba, prawda? No tak, mnożniki są na pewno mniejsze. Ale w każdym razie dziękuję panu za to, że dał mi pan teraz, naświetlił ja mi pan dobry. A kiedy to będzie? Wie pan, to może ja sobie też włączę, kurde, i znajdę. To będzie w 20... Jezus, to będzie w czerwcu prawdopodobnie, ale nie ma jeszcze dokładnej daty, nie? Aha, no. Aż sobie zapisuję. Dobrze. Kurde, może sam będę musiał postawić, wie pan? Jasne. A to można postawić w takim normalnym punkcie, tak jak są te zakłady bukmacherskie? Tak, ale ja już kończę, bo
Ja wiem, jaką wy macie strategię i tutaj już zależy mi na tym, żeby zakończyć jak najszybciej, bo tak jak mówię, no, wie pan o co chodzi. W takim razie życzę przyjemnego wieczoru. Dziękuję, dziękuję, do widzenia. Dziękuję również. Dobra, w takim razie wiemy, że trzeba postawić na Jezus, na Rafoniksa, nawet wróżka, wróżek Maniew. No kurwa, no co, no ja będę stawiał na tego. Kto według was wygra? Rafon czy Tucznik? Napiszcie na czacie. Ty w ogóle. Ciao mio mordo, jak tam u ciebie? Z jakichś bunkrów nawiedzonych. Będzie też, za niedługo. Luźno. Rafon? Dobra. Że deszcz nie spadnie, bo spadnie śnieg. Ten i ta martwa natura, makulatura. W mej ręce mała smula na pigułach. Chciałam zrobić sobie zdjęcie, co za bzdura. W małych kurwach chciałem topić swoje serce. Białe domy, złote w ręce. Miałem zrobić tylko srebrne. Dziś chcę topić tylko śnieg ten. Miałem pozdrowić, ale nie